Siemanko, z tej strony Mateusz Osiak. Zapraszam do 38. odcinka Rap Matters, podcastu o polskim rapie. Dziś w programie singiel tygodnia, dwa paździerze tygodnia, Fame Booster i tam płyta Okiego, 47 Universe oraz dwie płyty tygodnia, dlatego że w głosowaniu na Twitterze i na Facebooku był remis. Obie płyty są wspaniałe, więc szkoda byłoby, gdyby któraś z nich przegrała, także wyjątkowo mamy dwie płyty tygodnia. Jest to Moonmood, Tuzzy i Stay True WCK. Zaczynamy od singla tygodnia. Jest to Burza Mózgu autorstwa Pocahontas z gościnnym udziałem Youngiego i Bobra. No nie spodziewałbym się nigdy, że Pocahontas kiedykolwiek trafią do podcastu, jeżeli już to do paździerza tygodnia, a nie do singla. Tym bardziej, że poprzednie single też nie wskazywały na to, by do singla tygodnia kiedykolwiek mogli trafić. Burzę Mózgu odpaliłem raczej z takiego podcastowego obowiązku i okazało się, że wsiąkłem w jej klimat. Mamy bardzo dobre beatmagiery, spokojny, truskulowy, z wpadającymi w ucho klawiszami. Zaczyna bardzo dobrą zwrotką Bober, chyba lepsza niż cokolwiek na jego solówce. Do tego bardzo ładnie, estetycznie wygląda jego segment w klipie pod względem zdjęć, rekwizytów i ubioru. Następnie mamy bardzo dobry hook Rahima, solidną zwrotkę Focusa, co prawda przetkaną rymami częstochowskimi, jak to bywa u chłopaków z Pocahontas, ale zarapowaną co najmniej nieźle. Kolejny gość to zupełnie niepasujący na pierwszy rzut ucha Youngiggy, który kolejny raz, gdy rapuje obok weteranów, pokazuje, że rapować potrafi i potrafi też rzucać celne, uszczypliwe, niegłupie wersy. Nawiasem mówiąc, epka Iggy'ego w takim stylu byłaby sztosem. Następna zwrotka to zwrotka Rahima, który bawi się flow, próbuje czegoś nowego. Wychodzi może nie idealnie, ale i tak zaskakująco dobrze. Samo to połączenie starej szkoły, młodszego rapera, bardziej truskulowego powiedzmy i newschoolowca, wypadło bardzo, bardzo dobrze, bardzo sympatycznie, także brawo panowie. Paździerz tygodnia, oczywiście pierwszą rzeczą jest nowy singiel Kenke, To Tylko Rap. No strasznie mnie triggerują te kolejne single od Kenke. Trzeba mu przyznać jedno, wszystkie te single są na jednym poziomie, tylko że jest to poziom zatopionego kadłuba. Przypomnę po raz kolejny wersy Kenke sprzed lat. Gdzie jest rap, który kiedyś grał tak mocno, że trzymałeś kumpla, żeby nie chciał wpaść w policję? A teraz obserwujemy degrengoladę Kenke. To jest największy zjazd w historii polskiego rapu. Od charakternego gościa do popierdółki z wykastrowanymi wersami, klipami dla ośmiolatków, bo hehe, widziałeś? To gruba, ma 6-9 na kluczu, widziałeś? Hehe, seks będzie. Do tego dochodzi ta narracja, że jak się nie podoba, to znaczy, że nie kumasz, bo to jest tylko dla kumatych, albo że to jest tylko rap, że to tylko dla otwartych słuchaczy. No odpala mi się agresor, jak widzę i słyszę takie bzdury, no ale zostawmy to na odcinek, w którym pojawi się recenzja całej płyty, bo aż nie mogę się doczekać, co tam będzie więcej, skoro takie dziadostwa są singlami. Dodam jeszcze może komentarz Piotra Grabskiego z Twittera, który napisał, że Krzysztof Kasakosowski robił 15 lat temu lepsze kawałki w podobnym stylu. Trudno się z tym nie zgodzić. A kolejny paździerz to Floral Bugs, kawałek o tytule Czemu Bugs? Tytuł ma rozkminiać skąd jego ksywka, chociaż bardziej można interpretować to jako dlaczego ty to nagrałeś, Bugs? No to numer, w którym trudno znaleźć cokolwiek dobrego. Taki irytujący, pseudośmieszny klip z MC, który bardziej bazuje na swoim wizerunku i takiej sztucznej wyrazistości, bo wiecie, skacze w stroju królika, ma soczewki. No to taki modny zabieg, ale no z 5-6 lat temu, gdy był Hopsin popularny, a w Polsce wczesny Kłebo na Fide i Reto. No jeśli chodzi o flow, to mamy kopiowanie wczesnego KNA, co też jest mega zabawne. Wszystko też jest takim kserem Eminema, niby zamierzonym, bo tam już w intro słychać, że patrzcie, on będzie kserował. No ale wypada to strasznie, strasznie źle. No i mam jeszcze mnóstwo takich beznadziejnych linijek i gier słownych, a oto przykłady. Nie znam się na populistach, ale mój rap nie będzie nigdy na populistach. Charyzma to moja cecha charakterystyczna, twoja osobowość nie była z charakterem styczna. To ten niewygodny, chamski i brzydki, wy magnes na lodówkę, ja to magnes na cipki. Chyba nie trzeba dodawać nic więcej.
Fame Booster, Oki 47 Universe, to 26-minutowy projekt Okiego, młodego 21-letniego rapera z Lubina, obdarzonego niezwykle giętkim flow, także zmiany tempa czy artykulacji nie są dla niego żadnym problemem. Najbardziej przykuwa uwagę chyba ta jego ultra szybka nawika, ale i w tej wolniejszej ma pomysł, jak zaakcentować, przeciągnąć sylabę, czy dodać jakieś fajne podbitki. Tekstowo to taki młody gniewny, z pewnością siebie, ale też z pokorą, bez jakiegoś roszczeniowego podejścia i bez wielkich słów, że jest najlepszy, czy coś w tym stylu. Bardzo ciekawie ta płyta wygląda na YouTubie, bo większość kawałków jest na kanale Kozy, tego od klipów, ale wrzutki są też na kanałach JWP, Problemu i Ukstyka, także Oki chce trafić w kilka różnych środowisk. Fajnie też, że stara się coś powiedzieć. Do ciekawszego lub nie, ale miło go słuchać, opowiada trochę o sobie i o swoim życiu. Jest też oczywiście trochę braga. Także Oki to gość z mega potencjałem, brakuje mu jeszcze trochę mocy w tekstach, jakiegoś może zmysłu narracyjnego i charyzmy, ale warsztatowo jest już spoko, na pewno pacjent do dalszej obserwacji, a rokowania są naprawdę zachęcające. I płyty tygodnia, zaczynamy od Moonmood Tuzzy. Niezwykle przyjemnie patrzy się na rozwój Tuzzy od początku ich działalności. W 2017 roku dali się poznać ciekawymi singlami, takimi jak Włoska Robota, Złote Koce czy Moet na dachu. Rok później dostaliśmy epkę Top Zizi, która zostawiła trochę niedosytu i była poziom niżej niż poprzednie utwory, ale już na koniec roku Benito i Richie wjechali cali na biało i rzutem na taśmę wbili się z Fino alla Fine do rankingów na najlepszy album roku. To naprawdę wspaniały krążek, genialnie się starzeje, bardzo często do niego wracam i to też taki krążek, którego fajnie się słucha i samemu w samochodzie i na imprezie, chociaż to też niebezpieczne, bo razem z chłopakami i gośćmi można zawyć. Panie, rozświetlaj mą drogę, niczym halogen. W bieżącym roku raperzy Tuzzy zaczęli zapowiadać epkę, pojawiły się dwa single. Żaden z nich nie trafił do singla tygodnia w podcaście. Jak teraz na to patrzę, to trochę sam się z siebie śmieję, ale chyba potrzeba mi zaaplikować kilka numerów tu naraz, czy włączyć po prostu cały krążek, by zanurzyć się w tym klimacie. Jak teraz włączam Kosmopolitę czy Moonmood, no to są fantastyczne kawałki, a gdzieś na początku miałem wątpliwości. Za chwilę o nich nieco więcej, ale zacznijmy od podstawowych faktów. Moonmood to epka, ma jedynie 5 kawałków, trwa 15 minut, a za wszystkie bity odpowiedzialny jest niemiecki producent Palace, 808 Mafia. Króciutki krążek, wydaje się, że to niewiele, ale twórcy zadbali, by cały czas trzymać nas przy głośniku. Zacznijmy od rozpoczynającego płytę Kosmopolity z kapitalnym bitem, w którym samplowany flet robi całą robotę. Co ciekawe, no tym najbardziej znanym bitem z użyciem fletu jest Mask of Futura i tutaj zgrabny follow-up Benito poczynił w kierunku właśnie tego rapera. Obaj panowie znowu przekonują nas, że Polska to dla nich za mało, że czują się obywatelami świata, a najlepiej pasuje im południowoeuropejski klimat. Tradycyjnie nawiązują do Włoch, ale też do starożytnej Grecji czy Hiszpanii, a czasami nawet łączą te powiązania i tutaj warto wspomnieć wers Richiego. Uświęciłem wszystkie środki, są już santo subito. Dusza Santi jak Rafael z Kazerlą. W kolejnym numerze w Berlinetcie Benito i Richie zabierają nas w podróż szybkim autem, kontynuując odwoływania do wyścigów samochodowych. Kryształowej nocy z Fino alla Fine Richie miał wers, obyś skończył tak jak Nicky, a nie Colin. Tutaj rzuca chyba jeszcze ciekawszy wers, nawiązując do kierowcy Formuły 1. Ty nie byłaś w ogóle senna po tej moli, z tobą skończę tak jak Senna na Imoli. I to jeden z najlepszych dwóch wersów na tej płycie. A Benito też wspaniale kończy swoją zwrotkę, bo rapuje tak. Lecieliśmy ostro jak Berlinetta, twoje usta rosso jak Berlinetta, cud, że nie złapała nas żadna bagieta, cud, że nie zabrała nas żadna laweta. To cytowanie wersów mógłbym ciągnąć w nieskończoność, bo z każdego numeru da się wypisać co najmniej kilka wbijających się w głowę wersów. Zacytuję na pewno jeszcze jeden, ale skoro już tak podróżujemy z chłopakami kawałek po kawałku, to chciałbym jeszcze wspomnieć o znakomitym refrenie w 808 Ross z tymi falsetami. Grande Cuvée ma ten wystrzał z korka szampana i to jest taka mini rzecz, a jak robi robotę. No i zamykający płytę Moonmood ma właśnie ten kapitalny moment, gdy Benito wchodzi w swoją zwrotkę słowami. Dzwonisz coś pogadać, ja nie słyszę ringtone. Chciałabyś, żebym założył już ring tobie. Może coś nas łączy, ale jestem disconnect. My nastroje tak jak Wall Street i Forex. Kombinuję co prawda z wymową, ale brzmi to świetnie. W ogóle jeden i drugi poszli w taką fajną stronę, bo wciąż
trzymają się tych włoskich klimatów, odwołań, których jest pełno i tematycznie jest podobnie do tego, co było wcześniej, ale rapowo coraz bardziej przypomina to mumble rap. Czasami trzeba się nieźle wsłuchać w słowa, bo ani Benito, ani Richie nie starają się artykułować słów w taki sposób, by było w 100% czysto i do łatwego zrozumienia, ale trzeba przyznać, że ten bełkot brzmi kapitalnie, szczególnie na tych podkładach, które też są takie magnetyczne i wysyłają nas w podróż razem z chłopakami. Te hi-hety w większości kawałków są na pierwszym miejscu, ale słychać też sample wokalne, klawisze są ładnie wkomponowane i to wszystko tworzy jedną wielką, piękną całość, od której trudno się oderwać. Zeszły rok w Stanach pokazał, że płyta roku może mieć równo 15 minut, a w tym roku w Polsce epka Tuz będzie walczyć o pierwsze miejsce, bo jest to płyta bez słabych momentów, ze świetnymi linijkami, produkcją na najwyższym poziomie. I chociaż ciągle mówię na gorąco i nie wiem, jak Moon Mood zniesie próbę czasu, to na tę chwilę uważam ten album za najlepszy hip-hopowy krążek w tym roku. Mocne 9 na 10. Kropka. A drugą płytą tygodnia jest State Room ekipy WCK w składzie Ryfari, Kuba Knap, Emil G, Mada, Kajetanowicz, Gruby Józek i DJ Lazy One. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem, ale nie dysponuję niestety wkładką do tej płyty, ale jak sami twórcy wspominają, obecność WCK to raczej mentalność, a nie jakaś legitymacja członkowska. To płyta zdecydowanie kontrastująca z Moon Mood. Przede wszystkim jest ponad 5 razy dłuższa, bo trwa 80 minut. W WCK jest więcej wokalistów. Nie wszyscy biorą udział w każdym kawałku, co naturalne, no bo inaczej każdy z nich musiałby trwać po 6 minut, a i tutaj i tak takie kawałki są. Kolejna sprawa, że o ile tu zaucieka w mainstream i w takie globalne podejście do muzyki, to w przeciwieństwie do nich WCK to stricte hip-hopowy skład. Sami nazywają się prawdziwymi, lubią klasyczne brzmienia, ciepło Kalifornii, są prawdziwymi MCs wszutymi w hip-hopową kulturę, w tym breakdance. Oddają hołd starym graczom, jak to często bywa, i przede wszystkim bawią się tym, co robią. To jest znakomite i w ogóle wspaniałe jest to, że dwie tak skrajne płyty wyszły w tym samym tygodniu. Obie stają na wysokim poziomie. Traf chciał, że obie są płytami tygodnia i dzięki temu mamy tę wojnę światów zakończoną pokojem. No i tak zastanawiam się, od czego by tu zacząć taką wnikliwą recenzję tego albumu, bo no mnóstwo się tu dzieje. Trudno to wszystko objąć bez jakiejś półgodzinnej analizy. No ale tak może w mniejszych lub większych punktach. To tak, po pierwsze zaimponowała mi Ryfari, do której nareszcie się przekonałem w 100%. Bardzo dobry flow, czuję vibe, czuję bity i do tego potrafi napisać naprawdę niezłe teksty, szczególnie o damsko-męskich relacjach. W Lubię pachnieć tobą zaprezentowała się najlepiej i wokalnie i tekstowo, także jeżeli się macie do niej przekonywać, to tym kawałkiem. Po drugie, niespodziewanym być może, chociaż ja już go chwaliłem w tym roku, ale numerem jeden tego składu jest zdecydowanie Emil G, który udowadnia, że ma zdolność do pisania bardzo plastycznych wersów i prowadzenia przyciągającej narracji. Kolejna sprawa to to, że Knap w końcu wrócił na właściwe tory. Te ostatnie lata no nie były najlepszymi w jego karierze, a tutaj dał solidne zwrotki i refreny. Do tego udany projekt z Undą, o którym jeszcze będzie na pewno mowa w podcaście. Także fajnie, że Knap wrócił i znowu wspiął się na wyżyny. Mada z Kajetanowiczem też nie odstają. Kilka fajnych wersów wrzucili, także props i może też kiedyś jeszcze wrócą z solówkami. A jeśli chodzi o bity, to mamy ekipę z Undy, czyli Persa i Guacamola, mamy Psychopaths, mamy też Dexa między innymi. Wszyscy zafundowali nam taki przegląd klasycznego rapu. Mamy G-Funk, Funk, mamy typowe bangery z lat 90. z taką mocniejszą perkusją, ale głównie to są takie luźne podkłady, niespieszne, hip-hopowe, tak, na których można poćwiczyć flow i pośpiewać. Kolejna rzecz to moje ulubione kawałki, bo może nie każdy będzie miał ochotę ładować się w 80-minutowy krążek. Stawiam zatem na kawałek tytułowy, czyli na State True, na Don Localesco i na Toreje Beret 2. Ewentualnie jeszcze Samotne śniadanie, ale tam Emil G rapuje, że żałuje, że nie ma dziewczyny, bo nie ma kto mu wyciskać syfów na plecach, także nie wiem, czy to polecać, czy nie. I ostatni punkt, czyli to, co na minus, to na pewno długość trwania płyty. 80 minut w 2019 roku to zbyt dużo. 3-4 kawałki mniej i byłoby o wiele łatwiej przebrnąć przez tą płytę. Ewentualnie tyle samo numerów, a krótsze, bo tutaj większość ma ponad 4, ponad 5 minut, więc no to jest przeszkoda. Szczególnie, że są tudeczko słabsze momenty, zwrotki do wycięcia, więc byłoby to do zrobienia, a ja też sam mam wrażenie, że przez to, jak długa jest ta płyta, no nie da się o niej wszystkiego powiedzieć i zaczynając jakąś tam głębszą analizę, musiałbym się rozwlekać i ten podcast nie miałby końca. No generalnie jestem miło zaskoczony tym, jak State True brzmi i daje mocne na 7 na 10, może nawet słabe 8 na 10. Gdzieś tutaj ta poprzeczka jest zawieszona, więc bardzo wysoko i bardzo propsuję ten projekt.
Także to by było na tyle, jeśli chodzi o płyty. I teraz tak, mam jeszcze konkurs do wygrania: dwie płyty Apraxii Naga Wyspa i płyta Kubiego producenta 18+. Z tą drugą jest ciekawa historia, bo Sony zaproponowało mi tę płytę do recenzji. Od razu odpowiedziałem, że recenzja będzie bez względu na to, czy wyślą, czy nie. I to będzie recenzja mocno krytyczna, czego mogliście doświadczyć w zeszłym tygodniu. Ale jak chcą wysłać, no to niech wyślą, to płyta pójdzie na konkurs. No i dwa dni temu odebrałem płytę i mogę się z nią z wami podzielić. Co zrobić, żeby wygrać te krążki? Mamy już połowę roku, zbliża się podsumowanie kolejnego kwartału, także napiszcie w komentarzu pod podcastem na YouTubie, która tegoroczna płyta jest według was najlepsza i dlaczego. Odpowiedzi, które najbardziej mi się spodobają, dostaną krążki, czyli trzy osoby mogą wygrać. Kolejne ogłoszenie jest takie: za tydzień wyjeżdżam na urlop, także nowe Rap Matters dopiero za dwa tygodnie. Być może uda mi się jakoś ultra szybko zmiksować nagrywane w niedzielę podwójne z Osiakiem i wpadną na kanał w przyszłym tygodniu, ale nie obiecuję. Za tydzień wychodzi też płyta Aviego i Louis Villana, Spis dzieł sycylijskich. Ja będę we Włoszech, to prawda nie na Sycylii, ale w miarę blisko, więc być może nagram jakąś recenzję live, albo coś w tym stylu i to wpadnie na kanał w formie wideo. No bo chyba nie ma co kombinować, tylko powoli trzeba wlatywać z vlogiem i to może być pierwszy element tego. Zobaczymy, czy się w tym sprawdzę w takiej luźniejszej formie i jak to będzie brzmiało. Ale znowu, bez konkretnych obietnic, bo może nie będę miał internetu i co wtedy? Okej, tutaj chyba możemy już stawiać kropkę. Jeśli się wam podobał dzisiejszy podcast, to dajcie znać w komentarzu. Zachęcam do subskrypcji, w opisie znajdziecie przydatne linki i do usłyszenia za dwa tygodnie.